Proszę Państwa, nakręciliśmy horror. Jest to prawdopodobnie pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowane w Nowej Hucie. Kręciliśmy go w nowohuckich schronach razem z Asią Urbaniec i z Patrykiem Dziedzicem. W rolę główną wcielił się Wiktor Klemensiewicz, którego specjalnie po to ściągnęliśmy z drugiej części Polski, z Jastarni. W filmie wzięli udział również rdzenni nowohucianie. Rafał Domagała, szerzej znany w Nowej Hucie jako Pyza, Aneta Topolska, która na ostatnią chwilę nas uratowała, zastępując inną dziewczynę, która w ostatniej chwili się wycofała, czy surwiwialowiec Paweł Zasuń. Również zagrał Robert Marchwiany, człowiek niskiego wzrostu, ale wielkiego ducha, któremu bardzo spodobała się rola, w którą się wcielił i też widziałem taki specyficzny błysk w jego oku, kiedy kręciliśmy. Świetną muzykę zrobił Jakub Tomasz Czech. Znaczy Polak, ale Czech. Nasz nowohucki horror brał udział w kilku festiwalach kina niezależnego, produkcji krótkometrażowych. W Gdyni zakwalifikowaliśmy się do finału. Na festiwalu w Wągrowcu zdobyliśmy wyróżnienie. No a aktor, który odtwarzał główną rolę, Wiktor Klemensiewicz, podczas festiwalu kina niezależnego Walcownia, zdobył nagrodę dla najlepszego aktora.